Cześć, jestem Kamil Glik. Zapraszam Was na plan zdjęciowy reklamy Blacho Trapez. Cześć, co tu się dzieje? Kręcimy dzisiaj spot dla Blacho Trapezu. Mamy już trawkę, mamy już studio, prawie już gotowe. A zaczniemy sobie od sesji i potem będziemy robić sobie nasz spot. Potrzebowaliśmy twarzy marki Blacho Trapez. Kamil wydał nam się świetnym kandydatem. Silny, mocny, stabilny człowiek, stawiający na ciepło rodzinne, czyli identyfikujący się z naszym hasłem Dachy Wielu Pokoleń. Jest to dla nas bardzo ciekawe rozwiązanie. Bardzo cieszymy się, że Kamil jest w naszej rodzinie i mamy nadzieję, że to jest początek długotrwającej, ciekawej współpracy. Jestem osobiście bardzo zaskoczony, ponieważ zarówno plan filmowy, osoby, cała ekipa filmowa, zespół, świetna komunikacja, bardzo dobry podział ról, obowiązków, doskonały klimat w ogóle dla pracy naszego tutaj gwiazdora, pana Kamila. No i przede wszystkim jestem w totalnym szoku, że Kamil Glik świetnie współpracuje z całym zespołem. Bardzo dobrze wychodzi na planie, pogodny, wesoły, uśmiechnięty, zero stresu, doskonała komunikacja. No, przebiega to naprawdę w sposób świetny, także duże uznania zarówno dla głównego aktora, naszego ambasadora marki, pana Kamila Glika, jak też dla całego zespołu. Fajnie, gdzieś tam. To moja taka pierwsza reklama, można powiedzieć, którą kręcę, którą nagrywamy, także fajna zabawa, fajna ekipa, fajna atmosfera, także wydaje mi się, że ja też w miarę sobie wydaję radę i się spisuję. Jak w ostatnim wywiadzie powiedział nam prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Kamil jest jak naprawdę najlepsza blacha, nie przepuści nawet wody. Jest to niezwykle ciepły człowiek, rodzinny, wytrzymały, z boiska tak naprawdę znają go tłumy, jeżeli nawet nie rzesze kibiców, więc nie trzeba go przedstawiać tego, że jest pracowity, silny, wytrwały, potrafi zagrać pełne 90 minut na naprawdę pełnych obrotach. Dla mnie osobiście doświadczenie na planie filmowym to przesuper sprawa. Cieszę się, że mogę z ramienia filmu Blacho Trapez uczestniczyć w tym dla nas bardzo ważnym momencie. No, na pewno będzie to ciężki mecz, bo dla Rumunów jest to mecz ostatniej szansy, żeby do nas doskoczyć. Dla nas również możemy zrobić już naprawdę poważny krok w kierunku awansu do Mistrzostw Świata, także na pewno będę na meczu, będę kibicował, żebyśmy ten mecz wygrali, bo tak jak powiedziałem, no, bardzo nas na pewno przybliży do Mistrzostw Świata, więc nic, jestem pewien, że moi koledzy staną na wysokości zadania i na pewno jeszcze matematycznie nie teraz, ale mam nadzieję, że już na jesieni w tych kolejnych meczach będziemy już matematycznie świętować awans do mistrzostw.